Cześć kochanie, dzień dobry, witam się z wami serdecznie w czwartek. Cześć, Andrzej, nie nowy kotek. No, you not. Cześć. Andrzej, please. Jesteśmy właśnie pod Costco. Przyjechaliśmy zrobić zakupy, bo jutro mamy imprezę, także chcemy dzisiaj zrobić zakupy, przynajmniej takie większe tutaj, co potrzebujemy, jak zgrzewka, picia i tak dalej, bo tutaj jest taniej. I wtedy w sobotę po prostu zrobimy sobie zakupy po imprezie. Chciałam tylko wrócić jeszcze raz do tematu z wczorajszego filmiku, czyli z dzisiejszego filmiku, który dodałam. Ja się domyślam, kto to napisał, z jakiej strony. Nie wiem, czy to mówiłam, chyba nie. I chyba miałam rację. Andrzej, przestań. Chodzi o to, że się nie przejmuję, czego się wkurzyłam, ale teraz już wszystko okej. To jest książka, którą właśnie czytam. Jestem chyba w połowie, tak myślę. Jest naprawdę fajna. Andrzej. Okej, wiecie co? Nie dam rady się z wami porozumieć. Jest godzina 9:30. Zaraz właśnie otwierają. My wstaliśmy wcześniej, bo przyszedł pan naprawiać coś tam w domu i było głośno, więc stwierdziliśmy, że idziemy na zakupy. Dobra, o 12:30 mam paznokcie. Już mniej więcej wiem, co chcę. Dobra, kończę, kochane i kochani, bo się nie da dzisiaj z tym. Powiedz baj. Cześć, pa. Na razie. Na razie. Cześć kochanie, ja już jestem po paznokciach. Jestem twoje kochanie, cześć. Chciałam tylko po raz ostatni, i to jest naprawdę po raz ostatni, odnieść się do tematu obrażania kogoś albo wyrażania swojej opinii. Umówmy się, są dwa rodzaje. Można komuś zwrócić uwagę albo powiedzieć, że może coś zrobić w sposób kulturalny, a można komuś napisać, żeby się ktoś wstydził. Osoba, która napisała komentarz pod moim filmikiem i o której wam opowiedziałam w poprzednim filmiku, tak jak się domyślałam, była to osoba z pamiętnika, na którym kiedyś byłam, pamiętnika odchudzania, z którego się wypisałam właśnie przez takie osoby, gdzie zamiast wsparcia utrzymywało się jad. Nie rozczarowałam się, miałam rację, to nie jest w ogóle żaden mój widz, to jest osoba, która przyszła sobie doczepić się czegoś do mnie na kanale i znalazła to, co chciała. Myślała, że ja się o tym nie dowiem, że ona jest z Witalii, ale mam bardzo fajne dziewczyny u siebie, które mnie nadal oglądają, które mnie informują i dały mi znać o tym temacie, wysyłały mi parę screenshotów, bo ja się nie loguję już na Witalię, tego, jaki powstał temat w związku z moją osobą. W tym momencie jest chyba aż 10 stron na forum odchudzania o mojej osobie i na temat tego, jak mówię po polsku. Nie wiedziałam, że jestem taką gwiazdą, słuchajcie, w ogóle. Autografy proszę się zgłaszać drogą mailową. A tak na serio, fajnie tak przedstawić, że ktoś przedstawił sytuację, że została mi zwrócona uwaga, a ja przyjęłam tą krytykę źle. Można napisać coś, w sensie zwróć uwagę, jak wplatasz słowa, chociaż ja i tak bym na to odpowiedziała, że to jest u mnie naturalne. Nie staram się być Angielką, nigdy nie byłam Angielką, nigdy nie będę Angielką. Pomimo tego, iż mieszkam w Anglii dłużej niż mieszkam w Polsce, nawet jak zrobię sobie kiedyś paszport brytyjski, nadal będę Polką i nie wstydzę się tego i nie wyrzekam. Ta osoba napisała forum i zaczęła, że ona mi zwróciła uwagę, tylko że zapomniała napisać, że mi napisała, że powinno mi być wstyd, bo to są dwa w ogóle różne tematy, że tak powiem, bo powiedzieć komuś, że jest mu wstyd, a zwrócić uwagę, to jest różnica i tam powstało forum, że ja nie potrafię wziąć krytyki, nie. Jeżeli ktoś, tak jak mówiłam wczoraj, ma do mnie jakieś, nie wiem, powie, że kurtkę widać za mną i żebym następnym razem uważała, żeby niczego nie było w tle, spoko, czy że światło złe, czy że powinnam zmieniać lokalizację, gdzie nagrywam. Albo nie wiem, tak jak ktoś ostatnio fajnie właśnie napisał, że jak polecam jakąś książkę, to żebym też mówiła parę słów o danej książce. Ja tego nie przyjęłam jako złe, że ktoś mi zwrócił uwagę, że powinnam coś zrobić lepiej. Nie, to była fajna rada. Dziękuję w ogóle za tą radę. Następny filmik teraz, jak będę nagrywać, nagram go właśnie z takim właśnie parozdaniowym, nie wiem jak to powiedzieć, komentarzem na temat każdej książki i to był super, więc to nie chodzi o to, że macie mi teraz bać się napisać jakiegoś komentarza, że coś mogę zrobić lepiej, nie, ja się bardzo cieszę, jak mi ktoś takie pisze, ale właśnie nie takie teksty typu, że powinnam się wstydzić, także na forum o odchudzaniu zrobiła się, jak ja to mówię, za przeproszeniem, gówno burza o nic, widziałam właśnie parę screenshotów, są bardzo fajne dziewczyny, które same mówią, że wplatają, w ogóle dzisiaj jak robiłam te paznokcie, to się śmiałyśmy z tego z Natalią i ona, pomimo tego, że ona ma słaby angielski, ale słuchajcie, przez przypadek nieraz mówiła, nie wiem, zrobiła mi paznokcie i mówi, o, beautiful, no i co w tym jest takiego złe? Śmiałyśmy się, że nas na stosie za to spalą. Także wiecie, o co chodzi, to jest ostatni właśnie dlatego mój komentarz, nie będę już się do tego odnosić.
są ludzie i taborety, że tak powiem. Po dodaniu tamtego filmiku straciłam 5 subskrypcji. Widać, tak miało być, widać, te osoby nie oglądały mnie dla mnie, dlatego nie podobały mi się moje filmiki i jest okej. Okay. No nie każdemu się będę podobać, nie oszukujmy się. A co do paznokci, bo już kończę temat, w ogóle mam fajne rzeczy, pokażę Wam w domu. Zrobiłyśmy ombre. Nie wiem, czy tu dobrze będzie widać przez właśnie światło. Ono jest czarne, fioletowe, białe u końcu, na końcach i tutaj ma takie, nie wiem jak to się mówi, jety. I one tak trochę jak wykrzyknik się śmiałyśmy, że to do tej interpunkcji, którą też powinnam mówić, że teraz stawiam kropkę. I tak to właśnie wygląda. Bardzo mi się fajnie one podobają. Znowu widzicie? Fajne są, bo nie chciałam tym razem mieć nic namalowanego, bo ostatnio miałam malowane, chciałam też, żeby te paznokcie skończyły się szybko. I są bardzo ładne, bardzo takie sexy, bym powiedziała, Wam powiem. A następne już wiem, że będę chciała zielono-żółte. Tak, a teraz jedziemy do domu, chyba coś zjemy, bo jest godzina 16:30, a my tylko na śniadanie zjedliśmy bardzo zdrowo, kawałek pizzy w Costco. I do tego czasu nic nie jadłam i już jestem głodna, szczerze powiem. Poczytam sobie trochę książkę, ale to w drodze do domu. A z Wami się przywitam już z domu, żeby Wam pokazać, co mi przyszło z Niemiec. Także czekajcie, zaraz zobaczycie. Buziaczki. Cześć, jestem już w domku. Słuchajcie, byliśmy w KFC, zjadłam sobie kurczaczka, a wyglądam na zmęczoną masakra. Raczej dopiero co wyleczyłam sobie syfka stąd, a teraz mi się tu chce powiedzieć, jestem znowu przed okresem. Ciągle się czuję, jakbym do Was pisała, przed okresem pisała, mówiła. W każdym razie... będę kończyć tego vloga, to jest moje ostatnie wejście. Jest godzina 18. Chciałam Wam pokazać, co kupiłam i co do mnie przyszło, bo to są rzeczy, które kupiłam przez internet. A jutro Wam pokażę... Jutro zrobimy vloga dwudniowego, czyli piątek, sobota, bo jest impreza. I jutro powinny być książki, także Wam pokażę, które książki zamówiłam. I ogólnie, wiecie, chciałam Wam polecić parę produktów, także bądźcie ze mną jutro. A dzisiaj moje plany są takie, że zrobię sobie zaraz maseczkę, oczyszczę twarz, zrobię sobie maseczkę i co, spakuję sobie walizkę, tak, na jutro, żeby rano tego nie robić. I potem mam taki plan, że na iPadzie włączę sobie One Tree Hill, a tutaj będę odpisywać na komentarze, bo jest mega dużo komentarzy pod poprzednim filmikiem. Dużo z tych komentarzy jest u osób, które nie mają swoich kont, albo których filmiki mam nadrobione, także trzeba tylko odpisać na komentarz, to mogę sobie odpisywać, a wiecie, a tutaj pisać. Kolejna sprawa jest taka, że dalej jestem w trakcie czytania książki i stwierdziłam, że każdy odcinek jakiegoś serialu, zazwyczaj trwa odcinek 40 do 45 minut, będę czytać 15 stron książki, czyli serial 15 stron książki. Nie chcę się kłaść dzisiaj za szybko spać, dlatego że wiadomo, jutro musimy, jutro gdzieś do 4 rano będziemy na nogach, także chcę trochę przyzwyczaić swój organizm. Wczoraj poszłam spać też bardzo późno, także spoko. W ogóle te paznokcie mega mi się podobają. Tutaj lepiej widać w tym świetle, zobaczcie. Przepiękne są. No, dobra, także taki jest plan. Maseczki teraz testuję. Mam już jeden dla Was przygotowany filmik maseczkowy i drugi dla Was już zaczęłam nagrywać. Tego pierwszego nie wrzucałam jeszcze, wrzucę go pewnie w tygodniu. A teraz patrzmy, co przyszło. Ja sama jeszcze nie patrzyłam na te rzeczy. Wiem, że one przyszły, ale nie patrzyłam. Także po pierwsze chciałam Wam pokazać pędzle. Pędzle, które bardzo chciałam i nie mogłam ich znaleźć. Na jakimś forum widziałam, że w jednym z Primarków były one za 3 funty. Ale w dwóch Primarkach, w których ja byłam, były nadal... w jednych ich w ogóle nie było. Nie było nigdzie ceny, że za 8, a w drugim były za 8, ale były wysprzedane. I poprosiłam mamę, żeby sprawdziła w Luton, w Primarku, czy są na promocji. Nie było, ale były za 8 i kupiłam. Powiedziała, że wie, że mi się podobają, że jej się spodobały i kupiłam ich w prezencie. Także takie pędzle z Harry'ego Pottera za 8 funtów. One są przepiękne. I w ogóle piszę po polsku. Mamy tutaj pędzel do pudru, pędzel do ust, pędzel wachlarzowy, pędzel do podkładu i pędzel do cieni, do powiek. Ja chcę wyciągnąć Wam. Nie wiem, czy się da. Chciałam Wam pokazać, wiecie, dokładnie jak to wygląda, bo to naprawdę fajnie wygląda. Tego na przykład jednego Wam pokażę. Zobaczcie. Bardzo fajne włosy. To nie jest jakieś, wiecie, o, bardzo mięciutki, mega wysokiej klasy pędzel, nie oszukujmy się, ale jest bardzo fajny. Czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, no tego do ust nie będę używać. Chociaż kto wie, może kiedyś mi się zmieni.
ale są naprawdę przepiękne. Przepiękne te pędzle w Primarku są za 8 funtów, ale tak jak mówię, w niektórych Primarkach ich w ogóle nie ma, ponieważ się wysprzedały. Taki zestaw pędzli, 8 funtów. Prezent od mamy. O, i świat seriali. I teraz tak. Soczek. Co ja tutaj mam? Ok, zaczniemy od produktów. Zamówiłam sobie perfumy. Kiedyś wam mówiłam, że w ogóle nie mam dużo perfum. Mam chyba 2, 3, 4 teraz. Ale ostatnio tak zaczęły mi się podawać perfumy, ale oszczędzam pieniądze, więc mogę sobie pozwolić na drogie perfumy. Szczególnie, że mam. I taka dziewczyna robiła live'a i sprzedawała perfumy, takie mniejsze perfumetki, a nie perfumy. 33 ml po 2,50. I stwierdziłam, że sobie wezmę parę dla spróbowania. I nie wiem, jak one pachną, poza zielonym jabłuszkiem. Kupiłam sobie 5, one były po 2,50 tylko. I zobaczmy sobie, ja ją poprosiłam o takie żywe zapachy, słodkie, odświeżające. I mamy tutaj Idol z Armaniego. Także sobie powącham. Ale ładny. Bardzo mi się podoba. Mega fajny. Także pierwszy perfum podoba mi się i to jest Idol z Armaniego. Dajcie znać, czy mieliście które perfumy. W ogóle nie jestem pewna, czy tak, czy oryginały. Nie wiem nawet, czy to są oryginały, czy to nie są. Wiecie, piszę, że są. Piszę, że one są zrobione w Stanach Zjednoczonych. Ale jaka jest prawda, to nie wiem. Pitbull, którego bardzo dużo osób poleca. Żeby mi się te zapachy później nie pomieszały. Ale ładny. Pitbull, o Jezu. Fajowy. Fajowy zapach. Nawet jeżeli, słuchajcie, to nie są... No bo 2,50 za oryginał wątpię, ale fajnie pachną. To na Karen jest zapakowana, ale to nie muszę sprawdzać, bo wiem, jak pachnie. Tommy Hilfiger, nie wiem, jak to się wypowiada. I to jest jakaś gruszka? Tak. Gruszka taka średnia, powiem wam. Nie jest zła, wykorzystam, ale taka sobie, nie kupię drugi raz. Na razie ten Pitbull najbardziej mi się podoba i Nina Ruci, ten perfumik. Fajnie pachnie. Ta też fajna, bardzo świeży zapach. Także takie wody toaletowe, wiecie, nawet na imprezę fajne, czy tak właśnie jak jutro, na pewno sobie Pitbulla jutro wezmę ze sobą na imprezę, do torebki można wsadzić i nie ma problemu. I jakiś tutaj był błyszczyk, słuchajcie, Wet n Wind z firmy, 12 ml i on jest niby jakiś powiększający usta. Tak, taki zwykły, srebrny, przezroczysty i on był, wiecie, za funcika. Bardzo sobie dziewczyny, u tej dziewczyny, która kupowała, sprzedawała sobie to, chwaliły. A teraz druga sprawa, są to kosmetyki Isany do pielęgnacji, w sumie do kąpieli, o których wam mówiłam, że dziewczyna trochę nie postąpiła fajnie, bo nie powiedziała, że robi live'a z Niemiec i ja czekam na tą paczkę, ale nieważne, w końcu przyszła i jestem mega ciekawa zapachów. Sobie zobaczmy, zacznę od saszetek. Dobrze, że nagrywam czwartkowego vloga osobno, bo będzie on bardzo długi. Dobra. I pierwsze, co ja tutaj widzę, to jest puder do kąpieli. I te pudry były jakoś za 90 pensów. Tak mi się wydaje. Tak, to musi być to, bo to nie jest na pewno maska. Także wzięłam taką. Wzięłam sobie takie kulki do kąpieli. Wiecie, to mi strasznie przypomina Isanę, strasznie, dlatego tak właśnie mi się spodobało. Wzięłam sobie skrab, słuchajcie, słodki skrab do ciała, do ciała czy do twarzy? Nie jest tutaj napisane, będę musiała sobie, wiecie, przeczytać. 2 razy po 8 ml. Czekajcie, bo mi tutaj wyszło, że mam baterię słabą. Także taki skrab i wzięłam sobie 4 maseczki, które mieli. Złote mleko, biała czekolada, to wiem, bo po polsku piszę, po angielsku, przepraszam. To jest chyba maska regenerująca, tak mi się wydaje, jest taki podobny trochę do angielskiego. I ta, nie mam pojęcia, ale może wy mi pomożecie, jeżeli mieszkacie w Niemczech. Czyli mam taką maskę.
taką, biała czekolada, taką i taką. I one były jakoś po 90 pensów, to nie były drogie kosmetyki. I wzięłam sobie 5 balsamów do kąpieli, ponieważ ponoć super pachniały. A wiecie, już mówię, jak i tak muszę płacić za przesyłkę, to sobie dobiorę maksymalnie ile mogę, że tak powiem. I zrobię sobie też później taki kosz do kąpieli i Wam może pokażę w jutrzejszym vlogu, jak on wyglądał, bo mam dość sporo kosmetyków teraz do kąpieli. A wiadomo, nie ustawię tego wszystkiego w łazience, jakby to była jakaś wystawa. Także pierwszy jest to limitowana edycja i są to słodkie, widzę, maliny. I to jest taki żel. Fajnie jest zapakowane to tutaj. O, można, żeby pewnie się nie otwarło, otworzyło. O Jezu, jak pachnie pięknie. Faktycznie, słuchajcie, jaki zapach. Wiecie, ciężko jest, bo jak mówią na live'ach, to mówią tylko, że ładnie pachnie. Super pachnie, bardzo fajnie pachnie. Kolejny to jest właśnie ta biała czekolada, czyli żeby to się... Z jednej strony fajnie, że ona tak to zabezpieczyła, a z drugiej tak teraz będę się z tym męczyła. No ale trudno. Ola, nie śmiej się ze mnie. Szykuj się na imprezę lepiej. Biała czekolada. Pachnie faktycznie jak biała czekolada. Kolejny, jaki tutaj mamy, to jest Mystic Night. I tutaj jest jakiś kwiat wanilii i borówka bodajże. Do nosa bym sobie wsadziła. Bardzo fajny, świeży zapach. Ale się cieszę z tego. Bardzo długo chciałam przetestować te kosmetyki. Wiele z Was o tym wie, bo o tym mówiłam na vlogach, że tutaj chciałam nawet je kupić, tylko że przesyłka była bardzo droga i się nie opłacało. A tutaj, wiecie, zapłaciłam normalną angielską przesyłkę. Kolejny to jest Silky Diamond i to jest karmel z owocami. Ale pachną. Boże święty. To naprawdę, mi się wydaje, że to jest naprawdę taki polski odpowiednik Isany, którą ja osobiście bardzo lubię, ale też nie jest tutaj dostępna. I to jest Soft Elegance. I to jest jakaś róża. Nie wiem, dlaczego to jest czerwona cebula. Mam nadzieję, że to nie pachnie jak cebula. Ten pachnie najmniej. No ten pachnie tak różanie, ale najsłabszy ma taki ogólny zapach. Także mam taki. Bardzo się cieszę. One były tylko po funt 50, także to nie są jakieś duże pieniądze. A mogę się kąpać teraz i kąpać, słuchajcie. Nie muszę tego robić raz na miesiąc. oczywiście żartuję, żeby nie było. Ale także humor mam mega dobry, ponieważ fajnie mieć taki wieczór jak teraz dla siebie, że wiem, że mogę robić co chcę, nie muszę się nigdzie spieszyć, nie muszę, nie wiem, jakoś wcześniej rano się zrywać. Jutro jest impreza i tak jak miałam takie trochę, że ani alkoholu mi się nie chce pić, ani że średnio mi się chce wychodzić, ale oczywiście i tak bym wyszła, bo jestem taką osobą, że jak powiem, że gdzieś będę, to chociażby mi się, nie wiem, jak nie chciało, to ja się zbiorę w sobie i wyjdę. To teraz tak coraz bardziej chce mi się tej imprezy. Jutro Wam też pokażę, jaką fajną kartkę zrobiłam. Jako prezent dajemy voucher, ale o tym też jutro powiem. No i chyba tyle. Myślę, że będę kończyć. Pewnie to już z 5 razy powiedziałam. Dziękuję Wam za każde słowo wsparcie, a w ogóle pod poprzednim filmikiem, bo tych komentarzy jest mnóstwo, tak jak mówiłam, zaraz na nie odpiszę, ale z tego, co widziałam, to 100% tych komentarzy jest miłych, także bardzo Wam dziękuję, miło się czyta takie słowa, że fajne właśnie, że podoba Wam się to, że jestem naturalna, że nie wiem, nie myślę o tym, co mam powiedzieć, ja nikogo tutaj nie obrażam, jestem prostą dziewczyną i tyle, także dziękuję Wam bardzo, jest czytać takie komentarze, jest mi niezmiernie miło, bo fajnie widzieć, że to, co się robi, że komuś się to podoba, także życzę Wam cudownego piątku, żeby Wam szybko zleciało, żeby już był weekendzik, a z Wami widzę się na YouTubie już niedługo. Buziaczki, kochani, jeszcze raz bardzo dziękuję.